Witamy, firma kotły.com. Przedstawiamy nowy model kotła firmy Stalmark. Jest to kocioł EcoSilver. Urządzenie typowo spalające pellet. Jest to jego główne paliwo i jedyne paliwo. Jest skonstruowane typowo do spalania tego opału. Kocioł wyposażony jest w sterownik firmy Tech, obsługujący 4 pompy i mieszacz. Jeszcze zbliżenie na sterownik. Jest to model ST978M firmy Tech, czyli jednego z najlepszych producentów w Polsce. Firma Tech produkuje sterowniki do większości urządzeń grzewczych w kraju. Bardzo dużo producentów korzysta z tych sterowników. Bardzo mała awaryjność, przyjazne menu, bardzo intuicyjna obsługa. Panel dotykowy już w tym modelu, 4 pompy, obsługa zaworu czterodrożnego, moduł internetowy. Jeżeli ktoś chce, można tutaj rozbudować kocioł o sterowanie zdalne przez internet. Bardzo ważną i ciekawą tutaj propozycją od firmy Stalmark jest automatyczne czyszczenie wymiennika mechaniczne, czyli siłownik, który obsługuje wszystkie te sprężyny czyszczące poszczególne elementy wymiennika. Poprzez wybór w sterowniku ilości cykli możemy sobie dowolnie zaprogramować w zależności od jakości pelletu. Kiedy mamy gorszej jakości pellet, zwiększamy liczby cykli czyszczenia w ciągu doby. Jeżeli mamy bardzo dobrej jakości pellet, zmniejszamy sobie ilość tych cykli. Ciekawą tutaj jeszcze zaletą kotła jest bardzo duża ilość płyt szamotowych, które znajdują się tutaj w dolnej części w zestawie do poskładania przez klienta. Te płyty pomagają w dopaleniu, w jakości spalania tego pelletu, a dodatkowo akumulują energię, co daje nam dłuższą przerwę w pracy. Kocioł po osiągnięciu temperatury się wyłącza i powoli przez te płyty szamotowe dodatkowo jeszcze oddaje energię do wymiennika. Jeżeli chodzi o palnik tego kotła, jest to palnik samoczyszczący. To automatyczne samoczyszczenie jest już na wyposażeniu kotła. Jest to czyszczenie mechaniczne, czyli w przypadku, kiedy trafiamy na gorszej jakości pellet, palnik radzi sobie z czyszczeniem wszystkich nalotów, które gromadzą się na jego powierzchni. Kolejno tutaj możemy pokazać dostęp do zasobnika, taka wygodna uchylana klapa do zasypu peletu. No i w zestawie podstawowe narzędzia do obsługi, do konserwacji, czyli do czyszczenia, do wybierania popiołu. Kolejno tutaj zobaczymy tabliczkę znamionową i ważne parametry. Maksymalna moc kotła tego, który tutaj widzimy, to jest 24 kW, jego dolna granica mocy to jest 7,2, czyli w uproszczeniu teoretycznie możemy kocioł zastosować na powierzchni od 70 do 240 metrów. Jest to taki parametr podany ogólnie w zależności od stopnia ocieplenia, od strat budynku z tego ciepła. Co ciekawe, w tym kotle mamy możliwość, tak jak w kotłach na ekogroszek, przełożenia zasobnika na drugą stronę. Kocioł jest lewo, prawy, uniwersalny. Poprzez wyjęcie zaślepki i przekręcenie palnika z koszem zasypowym na drugą stronę mamy z kotła lewego kocioł prawy, co bardzo rzadko zdarza się w kotłach pelletowych produkowanych u nas. Kocioł oczywiście ma 5. klasę Eco Design, czyli spełnia obecnie wszystkie najwyższe standardy wymogów w naszym kraju, jeżeli chodzi o dofinansowanie, dotacje w różnych gminach. To znaczy tak, na 240 metrów to na to jest to tło? Nie, to raczej większe, 25, ale to jest równo sprawności, czy to jest 17 koło.